mimo wszystko każdy się gdzieś tam, jeżeli jest bardziej aktywny w sieci, boryka się z tym hejtem. Jak sobie z nim radzić? Jak to było w twoim przypadku? Wiesz co, ja bym bardzo chciała, żebyśmy my o hejcie przestali mówić, bo bardzo często jest taka narracja, że okej, ale skoro jakby decydujesz się na to, żeby być osobą publiczną, to musisz pogodzić się z tym, że ludzie będą cię kopać, nie? I to jest taka trochę narracja, jak często niestety jest w kontekście ofiar przemocy seksualnej, że no skoro nałożyła krótką spódniczkę, no to jakby nic dziwnego, że zrobił jej krzywdę, nie? I to jest przerzucanie odpowiedzialności na ofiarę. Więc ja bym bardzo chciała i mam taki też projekt w planach, w sumie pierwszy raz o tym mówię, a że chciałabym połączyć się z innymi twórcami, celebrytami, osobami publicznymi i stworzyć taki projekt, który by też pokazał, że nie jesteśmy jakby bezradni, że są środki i prawne, i też różnego rodzaju fundacje, organizacje pozarządowe, które pomagają w takich sytuacjach, bo dopóki nie zaczniemy też wyciągać odpowiedzialności w stosunku do osób, które naruszają wyraźnie nasze granice i łamią prawo, no to nadal będziemy jakby w takim miejscu, że skoro zdecydowałaś się być osobą publiczną, to musisz się z tym pogodzić, nie? No nie, nie muszę się z tym godzić. Mogę po prostu wykorzystać narzędzia i środki, które mam, żeby walczyć jakby o swoją godność tak naprawdę, nie? Mimo wszystko ludzie w internecie sądzą, że są bezprawni i nikt ich nie znajdzie. Dokładnie, dokładnie. I wiesz, to jest bardzo ciekawe w ogóle zjawisko. Bardzo dużo osób zajmujących się cyberbezpieczeństwem i IT i mediami społecznościowymi nagłaśnia to coraz mocniej, że internet, media społecznościowe i wszystkie jakby elementy z tym związane rosną nieproporcjonalnie szybko do zasobów infrastruktury, która miałaby nam pomóc. Jak ja dostawałam w pewnym momencie mojej działalności groźby śmierci i poszłam jakby poprosić o pomoc, to usłyszałam, że to proszę zmienić miejsce zamieszkania, nie? Jakby nie ma po prostu zasobów, nie ma narzędzi do tego, żeby z tym walczyć. I myślę, no tutaj oczywiście muszą być systemowe zmiany wprowadzone, ale myślę, że my też jako osoby publiczne mamy te zasięgi, żeby pokazać, ej, słuchajcie, jakby możesz po prostu naprawdę pójść na policję i jakby to zgłosić i pociągnąć do odpowiedzialności osoby, które łamią prawo, i jest coraz więcej wyroków, które pokazują, że tak jest, no. W takim razie mamy nadzieję tak naprawdę, że to się wszystko zmieni i trzymam kciuki za twój projekt. Mam nadzieję, że się wszystko powiedzie. Bardzo dziękuję. Dzięki wielkie.